Cześć! Zauważyłem, że podobają Wam się przepisy na różnego rodzaju mięsiwo w słoiku, czy to pasztety, czy to konserwy. Zapewne dlatego, że większość z Was takie wyroby właśnie może zrobić we własnych kuchniach. Wystarczy do tego tak naprawdę słoik. No i dlatego też postanowiłem, że pokażę Wam kolejny ciekawy przepis na wędzonkę w słoiku. Będzie to wędzonka w galarecie, czyli kawałki, w tym przypadku polędwicy sopockiej, a to wszystko tyndalizowane w słoiku, dzięki czemu taki słoik może stać nawet kilkanaście miesięcy. A takie mięsiwo ze słoika idealne jest później na kanapkę. Mięso dosłownie się rozpada, dzięki czemu można sobie je bardzo łatwo nawet, powiedzmy, rozsmarować na kanapce. Naprawdę dobre i nawet jak robiłem, to nie spodziewałem się, że wyjdzie coś tak dobrego. Dlatego zapraszam Was do dalszej części nagrania. Partnerem kanału jest firma Jelux Polska, producent jelit naturalnych oraz Dobre Mięso. Wyszukiwarka lokalnych dostawców mięsa w Twojej okolicy. Linki do partnerów w opisie pod filmem. Wykonanie tego mięsiwa w słoiku zacznę od przygotowania własnej wędzonki. W tym przypadku będzie to polędwica sopocka. Jeżeli nie macie możliwości lub po prostu Wam się nie chce, to możecie użyć takiej zakupionej. Jednak jak już mam robić własne wędliny, to od początku do końca. Wykonanie polędwicy sopockiej zaczynam od oczyszczenia schabu wieprzowego z tak zwanego warkocza oraz mizdry, czyli tej białej zewnętrznej błony. Oczyszczony schab zapekluję i tutaj możecie użyć dowolnej metody peklowania. Ja zrobiłem to metodą na sucho, w worku próżniowym. Do peklowania używam 18 g peklosoli na kilogram mięsa, dokładnie nacieram nią mięso i zamykam próżniowo. Tak zamknięte opakowanie odkładam do lodówki na 5 do 7 dni. Kawałek jest dość cienki i tutaj te 5 dni powinno wystarczyć na zapeklowanie. Peklując każdy rodzaj mięsa, pamiętajmy o odpowiedniej temperaturze, czyli najlepiej jakieś 5-6 stopni Celsjusza, ale jeżeli to będzie przedział od 4 do 10, również będzie dobrze. A taka temperatura zazwyczaj jest w lodówce. Minęło kilka dni i mięsiwo na wędzonkę. Tutaj zrobię taką polędwicę sopocką, którą później wrzucę w słoiki i będę tyndalizował, czyli to będzie ta nasza wędzonka konserwowa, no powiedzmy. To będzie wędzonka konserwowa. Czyli to się już zapeklowało, teraz osuszę i będę wędził. Także jeszcze zobaczmy, jak to wygląda w środku. Lubię tą metodę peklowania, po prostu nie zajmuje dużo miejsca. Tyle zajmuje woreczek, a tak to bym musiał wrzucać całą miskę i peklować. Zapach jest ok. Tutaj w środku widać też ładny, różowy, taki już zapeklowany kolor. Także tego nie opłukuję, tylko od razu idzie do osuszania. A tak wygląda już uwędzona polędwica, którą wędziłem w temperaturze 60 stopni drewnem olchowym. Do uzyskania odpowiedniego koloru, co zajęło mi jakieś 2,5 godziny. Ale pamiętamy, nigdy nie wędzimy na czas, zawsze do uzyskania odpowiedniego koloru. Jeszcze zobaczmy, jak wygląda w środku. Po przekrojeniu widać, że przez środek przechodzi powięź i polędwica nie jest taka jednolita, a to z tego względu, że użyłem końcówki schabu i tutaj widać, że stykają się ze sobą dwa różne mięśnie. Wędzonkę mamy gotową, to pora ją pokroić w kawałki o takiej wielkości, jakiej chcemy mieć je w finalnym wyrobie. Takie większe, około 5-centymetrowe kawałki będą w sam raz. Pokrojoną wędlinę nakładam do wcześniej odpowiednio przygotowanych słoików, a jak takie słoiki przygotować do pasteryzacji, już pokazuję. Ja tutaj mam 4 takie słoiki 350 ml. Nawet mają z tej strony wytłoczoną pojemność. I jak takie słoiki przygotować? Oczywiście one powinny być wysterylizowane odpowiednio, zanim je użyjemy. I nie wystarczy ich umyć, bo zawsze jakieś bakterie wewnątrz po prostu mogą zostać. Więc w tym przypadku mamy dwie opcje. Albo je wysterylizujemy, parząc te słoiki w gorącej wodzie, dosłownie we wrzątku. Albo możemy też słoiki wysterylizować w piekarniku, wypiekając je przez pół godziny w temperaturze 130 stopni.
stopni. Zakrętek nie wypiekamy w piekarniku, tylko zalewamy wrzątkiem, bo po prostu one mogą nam się wytopić. Tutaj ta gumowa uszczelka, która jest wewnątrz zakrętki. Jeżeli chodzi o piekarnik, no to po prostu wstawiamy do nagrzanego piekarnika w temperaturę 130 stopni i przez jakieś pół godziny w tej temperaturze zostawiamy. Albo słoiki wstawiamy do garnka. Razem z nakrętkami. I w całości zalewamy wodą i gotujemy je też przez kilkanaście minut. Oczywiście od momentu zagotowania wody, tak żeby te zakrętki i słoiki się wyparzyły dokładnie, wysterylizowały, żeby wszystkie bakterie, które są gdzieś wewnątrz bądź na słoiku, po prostu się zneutralizowały. No i do takich odpowiednio przygotowanych słoików ściśle nakładam wędlinę, mniej więcej do 3/4 pojemności słoika. Nigdy nie na full, żeby było do końca załadowane. Aby mięso nie było suche, dodatkowo zaleję żelatyną, która podczas pasteryzacji dodatkowo nabierze smaku wędzonki. Zalewę żelującą przygotowuję ze zwykłej sproszkowanej żelatyny z paczki. Można do tego też użyć ewentualnie domowej roboty zalewy żelującej zrobionej z wygotowanych skórek wieprzowych albo całych nóżek. Ja poszedłem trochę na łatwiznę, ale to nie znaczy, że będzie to gorszy wyrób. Żelatynę przygotowuję według instrukcji i zalewam nią mięso tak, aby było w całości przykryte. A na wierzch daję łyżkę smalcu, który po roztopieniu utworzy taką pokrywę i zamknie pod nią całe mięsiwo. Po nałożeniu mięsiwa w słoiki dokładnie jeszcze oczyszczam gwinty oraz nakrętki, aby czasem tam nie znalazły się jakieś pozostałości mięsa, bo zepsuje to cały proces pasteryzacji. Słoiki lekko dokręcam, nie na siłę i teraz będę je tyndalizował, czyli przeprowadzę trzykrotną pasteryzację. Są to słoiki o pojemności 350 ml, a wcześniej robiłem sporo testów, które możecie zobaczyć w innych materiałach o wyrobach konserwowych. To wiem, że wystarczy jakaś godzina pasteryzacji na mokro, aby wewnątrz wyrobu była odpowiednia temperatura, mieszcząca się w granicach 80-85 stopni. I taką pasteryzację przeprowadzam trzykrotnie w odstępach 24-godzinnych. Po trzeciej pasteryzacji słoiki schładzam i wstawiam do lodówki, aby stężały, a zaraz zobaczymy, co z tego wyszło. W sumie minął tydzień od momentu, kiedy przeprowadziłem trzecią pasteryzację tych wędzonek i pora zobaczyć, co z tego wyszło. Ładnie wygląda, tam żelatyna ładnie zastygła, nic tam nie lata w środku, to otwieramy. Słoik się zamknął, bo było słychać takie pstryknięcie. Tutaj widać trochę tego smalcu się osadziło i o to właśnie chodziło, żeby tam się tlen nie dostał, żeby to całe było po prostu zakryte. Pora sprawdzić, jak to smakuje. Jak się za to zabrać? Weźmy sobie po prostu może ten sposób wykroję. No, wszystko widać jest ładne i takie zwarte, stężałe. Tego smalczyku nie chcemy, ale pokażę wam, co się stało z tą wędliną. Dosłownie rozpada się w rękach. No i pewnie chcecie wiedzieć, jak smakuje, to sprawdźmy. Wędzonka dosłownie rozpada się w ustach. Jest mega delikatna. Galaretka przeszła smakiem tej wędzonki. No, nie spodziewałem się, że będzie takie dobre. Taka konsystencja domowej, swojskiej konserwy, takie mięsiwa w puszce, a do tego smak wędzonki, w tym przypadku polędwicy sapockiej. Naprawdę mega. Do tego świeża pajda chleba i można się zajadać. Naprawdę polecam wam spróbować. Ale
I to nawet jak nie macie własnej wędzonki, można wrzucić, spróbować wrzucić kupną. No ja nie wiem, jak będzie kupna smakowała, taka ze sklepu. Jeżeli kupicie dobrą wędlinę, to pewnie będzie też dobra. Ale myślę, że no, z braku laku nada się również taka jakaś zwykła marketówka. Także próbujcie, dajcie znać, co wam z tego wyszło. Cześć. I będę tyndalizował, czyli to będzie ta nasza... Co to będzie? Zakrętek nie wypiekamy w słoiku, ponieważ mogą się nam po prostu stopić te... Zakrętek nie wypiekamy w słoiku, bo po prostu mogą się nam stopić...